Wiedźmin 2 to wielka epicka historia, która nie wymaga znajomości ani książek, ani części pierwszej i sama w sobie dostarczy masę frajdy. Rozwiązywanie problemów w pamięci Geralta jest bardzo ważnym czynnikiem składowym fabuły Wiedźmina 2. Geralt dowie się bardzo dużo, czasami dowie się rzeczy, których nie chciałby się dowiadywać, ponieważ zrozumie, że nie wszystko, co popełnił w przeszłości, jest dla niego powodem do dumy. W naszej grze ważne jest to, że to gracz kształtuje bieg historii. I chcemy, żeby skupiał się na każdym wyborze, którego dokonuje i wiedział, że każdy wybór ma jakieś konsekwencje i że nawet czasami drobne rzeczy mogą prowadzić do bardzo dużych wydarzeń. I między innymi dlatego mamy mechanizm flashbacków, który pokazuje konsekwencje jego wyborów i przypomina o tym, jakie działania do nich doprowadziły. Czasem konsekwencje decyzji, które gracz podjął w grze, dopadają go dopiero po kilku godzinach rozgrywki. Wtedy zdaje sobie sprawę, jak ważny był wybór, którego dokonał. Fabuła gry jest nieliniowa, przejawia się to w wielu płaszczyznach. Jedną z tych płaszczyzn jest wątek emocjonalny, kreowanie relacji między bohaterami, między Wiedźminem a jego towarzyszami, przyjaciółmi oraz wszystkimi pozostałymi postaciami pojawiającymi się w historii. Chcemy, żeby gracz nie myślał o tym, żeby wpasować się w jakiś archetyp, który twórcy gry dla niego przygotowali, na przykład archetyp złego czy dobrego bohatera, bo dopiero jeżeli podejmie ileś tam wyborów, to gra rozpozna, że ma mieć takie albo inne zakończenie. Chcemy, żeby każdy wybór był ważny sam w sobie, żeby nie podejmować go z myślą o rzeczach innych niż sytuacja, w której się właśnie teraz znajdujemy i jego konsekwencjach. Fabuła w Wiedźminie II jest krótsza od fabuły w pierwszej części gry, ale nie znaczy to, że mamy mniej do opowiedzenia. Fabuła jest bardziej intensywna. Staraliśmy się w związku z tym, że mamy nowy silnik, w inny sposób prowadzić narrację i przedstawiać graczowi wydarzenia. Zrezygnowaliśmy na przykład z większości zadań, które polegały na bieganiu i dostarczaniu różnych przedmiotów różnym ludziom. Natomiast sama fabuła dzieje się też na większą skalę. W związku z tym, ile to będzie godzin rozgrywki, to się tak naprawdę jeszcze okaże. Oczywiście świat, który jest w grze Wiedźmin 1, Wiedźmin 2, został już narysowany, nakreślony przez Andrzeja Sapkowskiego, prawda? Więc trudno powiedzieć, że nie inspiruje nas, ponieważ jest dla nas jakby czymś w rodzaju encyklopedii. Czerpiemy garściami ze słowiańskiej kultury. Strzygę uważam za jednego z fajniejszych potworów w grach komputerowych. Oczywiście pojawi się mnóstwo nawiązań do kultury europejskiej, również do mitologii celtyckiej, skandynawskiej, germańskiej, ale kultura słowiańska jednak będzie przeważała. Fabuła Wiedźmina II jest świetną, zamkniętą całością. Zdecydowanie warto w nią zagrać, nawet jeżeli ktoś nie grał w Wiedźmina I. Ale dodatkowo jest mechanizm w grze Wiedźmin 2, który pozwala zaimportować stan gry, z którą gracz zakończył pierwszą część. I istnieją w fabule Wiedźmina II elementy, które pokazują, że to, jakich wyborów gracz dokonał podczas pierwszej części gry, ma wpływ na to, co się dzieje. Na przykład nastawienia postaci, które spotykamy, które pamiętamy z pierwszej części, mogą się zachowywać inaczej. W Wiedźminie II będzie bardzo dużo postaci, więcej niż w części pierwszej zdecydowanie. Pojawią się postacie znane z książek, z części pierwszej, postacie zupełnie nowe, które stworzyliśmy specjalnie na potrzeby nowej historii. Jednym ze sposobów, w jaki gracz kształtuje historię, jest to, jakie sojusze zawiera, z jakimi towarzyszami pojawia się w różnych sytuacjach, ponieważ to właśnie ich obecność lub ich brak może decydować o tym, jak rozwiną się wydarzenia. Ci nasi towarzysze to nie jest taki model jak w grach na przykład BioWare, że kontrolujemy ich rozwój postaci i dokładnie to, co robią razem z nami. To są właśnie takie bohaterowie niezależni, którzy są naszymi towarzyszami. To znaczy chcemy z nimi razem dokonać czegoś i oni już są całkowicie kontrolowani przez grę, ale właśnie ich obecność na scenie może sprawić, że dialog zostanie poprowadzony w inną stronę lub walka będzie miała jakiś zupełnie inny wynik. Postacie są sercem historii Wiedźmina II. To ich losy, ich historie mają nas zainteresować, ciągnąć do przodu, cały czas budzić zainteresowanie. W naszej grze wszystko ma służyć opowiedzeniu ciekawej historii. Dlatego zdecydowaliśmy, że jeżeli erotyka ma znaleźć w niej jakieś sensowne miejsce, to nie może być minigra, czy jakiś gadżet, czy element tak dodany zupełnie dla zabawy. Jeżeli występują w grze tak ważne relacje między postaciami, to musi być element dramatu, który się rozgrywa. Konstrukcja postaci pod względem samych dialogów jest bardzo istotna. Kładziemy na to bardzo duży nacisk. To znaczy, nawet postacie tła, nawet nieistotni ludzie mają być wiarygodni psychologicznie
wielowątkowi, rozbudowani emocjonalnie. To znaczy, nawet prości ludzie mają swoje historie. My to chcemy wyeksponować i pokazać. Mają jakieś nastawienie, reagują na Wiedźmina, reagują na jego towarzystwo, na to, co zrobił, na legendy, które go otaczają, w bardzo różny sposób. Jedni skrajnie, inni w sposób umiarkowany, ale gdzieś tam pod taką maską buzują wielkie emocje. I to jest podstawa. Generalnie rzecz biorąc, uważam, że dialogi dzielą się nie na filmowe, niefilmowe, teatralne, literackie, tylko na dobre i na złe. Dobre to są te, które są pisane od postaci. Nie są pisane mechanicznie, jakby z pozycji obserwatora i pakowane w postaci, tylko pisane z głębi postaci. Czyli jeżeli poznamy dobrze postaci, jesteśmy w stanie, moim zdaniem, napisać im dobre dialogi. I takie będziemy się starać, żeby były w grze Wiedźmin 2. W większości scen dialogowych masz dowolną ilość czasu na podjęcie wyboru, ale są takie specyficzne sytuacje, w których dramaturgia i tempo akcji wymaga tego, żeby podjąć wybór w przeciągu kilku sekund. Fabuła w Wiedźminie II to zupełnie nowa jakość. Interaktywne i dynamiczne dialogi, barwne, oryginalne postacie, do tego wiarygodny, bogaty świat i nieliniowa, wciągająca fabuła, to wszystko sprawi, że granie w Wiedźmina II po prostu da każdemu masę frajdy.